właśnie atrybucji Monesów wymaga naprawdę miesięcy studiów z fachową literaturą, bo brak teatru cechują się jednakże wielką ilością emisji regionalnych. Siemanko, witam wszystkich. Jest ze mną Sławek. Siema. Maciek. Cześć. No i ja, Krzysiek. Dzisiaj idziemy zobaczyć nasze monetki, nasz skarb. Co tam wyczyścili chłopaki i co tam powychodziło ładnego z tych wszystkich monet. Także zobaczycie dzisiaj na pewno cały nasz skarb, cały to, co wykopaliśmy 6 lipca w pobliskich naszych lasach, nie? Co tam macie jeszcze? Będzie tak, będzie między innymi konserwator zabytków, będzie było miejsce, będzie starosta, będzie dwóch archeologów, którzy byli z nami podczas wydobywania naszych monet. Wypowiada się ciekawe spotkanie. Na pewno dowiemy się dużo ciekawych faktów. Monet było ponad 1300, w tym 950 monet całościowych, więc materiał na pewno będzie podzielony na dwa odcinki, ponieważ w jednym odcinku nie zdążymy wam powiedzieć wszystkiego. Tak. I pokażę najciekawszych monet przede wszystkim. No dobra, to widzimy się jakby co to już w muzeum. Zanim oddam głos panu burmistrzowi, że dzisiejszy dzień jest do pewnego stopnia spełnieniem marzeń pracowników Muzeum Regionalnego w Gdańsku, ponieważ na takie znalezisko czekaliśmy praktycznie 10 lat, niepełnych 10 lat, 9 z hakiem, ale praktycznie 10 lat. Wprawdzie trafiały do naszych zbiorów skarby, ale nie mieliśmy jeszcze skarbu z XIV wieku, więc dzisiaj można powiedzieć, że nasza kolekcja zostaje uzupełniona o niebywałą rzecz. Długo rozmawialiśmy o takim skarbie, jeszcze zanim trafił do naszych zbiorów, że fajnie by było, gdyby został odkryty. Tutaj wiele godzin spędziliśmy z Grzegorzem Jaworskim, numizmatykiem Muzeum Regionalnego w Lubaniu, wcześniej archeologiem, rozważając, czy w ogóle jest szansa na coś takiego, ponieważ ostatni raz taki skarb został znaleziony praktycznie do XIX wieku w naszych okolicach. Więc myśleliśmy, jak to będzie, kiedy coś takiego się pojawi w naszych zbiorach. I dzisiaj dochodzi do takiej sytuacji, marzenia się spełniają. Po zabraniu głosu jest pan Krzysztof Kurek, czyli reprezentant wojewódzkiego konserwatora. Ja bym zaproponował, że pan dyrektor zastawił. Tak, nie? No, dobrze. I pan wyraził takie stwierdzenie, że my wyrazimy zgodę na to, żeby ten skarb pozostał w muzeum, a tu jest decyzja administracyjna, którą przywiozłem, która organ państwowy, jakim jest konserwator zabytków, orzeka o przekazaniu własność Muzeum Regionalnego w Lubaniu ruchomych zabytków archeologicznych stanowiących skarb średniowieczny monet brakwiatowych. Także w decyzji administracyjnej. Pan dostaje oczywiście Muzeum w Lubaniu jako jedna bardzo fajna kolekcja. Cieszę się, że pan konserwator podjął taką właśnie decyzję. Dołożymy wszelkich starań, żeby cieszył on zarówno oczy, jak i ludzi odwiedzających muzeum.
jak i oczywiście cieszą też umysły uczonych. Więc dołożymy wszelki stan. Dziękuję. Szanowni Państwo, teraz bym poprosił o zabranie głosu panów, którzy doprowadzili do tego momentu, bo to oni dzisiaj są bohaterami tejże konferencji. Czyli proszę kierownika sekcji detektorystów Stowarzyszenia Miłośników Górnych Kurzec, pana Macieja Dobrowolskiego. To my wytwór chodzący, jako znalazł kierownik. Wszystko. Będzie tak. To tak, na początku poprawmy imię i nazwisko Krzysztofa, Krzysztof Wojciechowicz, bo tam sporo na początku delikatna pomyłka. Chcę na początku powiedzieć, że wszystkie nasze poszukiwania, które prowadzimy na terenie miejscowości Lubań oraz naokoło, są prowadzone dzięki pozwoleniom Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Są prowadzone 100% legalnie i to odprowadzamy wszystkie potrzebne dokumenty. Oraz wszystko, co znajdziemy, tak naprawdę należy do Skarbu Państwa, tak? W tym przypadku depozyt, który znalazł Krzysiek. Dodatkowo chcę wspomnieć, że będziemy gdzieś tam wspólnie występować w późniejszym terminie o nagrodę z tego tytułu odnalezienia tego depozytu. Ta nagroda może wynieść od dyplomu do kwoty około 150 tysięcy złotych, ale musimy się wiedzieć, że to ministerstwo decyduje i ministerstwo może nam przyznać dyplom i 100 złotych. Tak, dzisiaj będziemy wnioskować. Tak, bo trzeba pokazać, że poszukiwacz, który współpracuje z muzeum, współpracuje z konserwatorem zabytków, też może coś ciekawego znaleźć i też może to później gdzieś trafić do muzeum. Ponieważ gdzieś tam jest taka otoczka na pewno około poszukiwaczy, że my tylko chodzimy, rozkopujemy doły i niszczymy te zabytki, które leżą gdzieś tam w ziemi. No to jest nieprawda, ponieważ no, my chodzimy po to, żeby coś znaleźć, żeby się móc tym pochwalić gdzieś tam. Dalej, ponieważ to jest nasze hobby. Tak, to teraz fajnie się to akurat trafiło, że taki skarb, który się odnaleźliśmy, który ja odnalazłem, trafi do naszego muzeum w Lubaniu. To jest super. Przyjdę czy z rodziną, czy z kim, zobaczą wszyscy, ile monet znalazłem i to z czasów naprawdę średniowieczne. Tym bardziej, że taki skarb się nie trafia codziennie. Tak jest. To są godziny, to są miesiące, miesiące, to są setki kilogramów złomu, które wykopujemy. Przerzucone, tak. Po drodze, a ilość dołków już nawet nie będę... Ton ziemi przerzuconych. Tak. No nic, no pozostaje nam się cieszyć, że... Zostaje tu u nas w Lubaniu. Mamy nadzieję, że gdzieś tam za jakiś okres będzie, po prostu w ekspozycji będziemy mogli tu przyjść i obejrzeć, będzie nam postawiona tabliczka obok, że zostało to znalezione przez nas. No jakby nie detektoryści, to ten skarb oraz wiele, wiele innych skarbów, które zostały gdzieś tam znalezione, nigdy by nie wyszły. Dalej by w ziemi leżały. Dalej by leżały w ziemi, bo no, archeolog by akurat tam prac nie prowadził w środku lasu, bo miałby tam iść i prowadzić jakiekolwiek prace. Bo skoro miałby wiedzieć, że tam jest zakopany skarb, tak. Jakiś skarb, depozyt, monety, cokolwiek. No to wszystko. Tak. Dziękujemy serdecznie. Abyście panowie jeszcze towarzyszyli znalazcy depozytu. Chciałem powiedzieć, że jedno postępowanie zostało zakończone. To jest postępowanie, które dotyczyło przyjęcia tego skarbu przez Skarb Państwa, którego przedstawicielem jest konserwator zabytków, i przekazania Muzeum Regionalnemu na własność. Natomiast inne postępowanie, które teraz zostanie rozpoczęte, to jest postępowanie dotyczące udzielenia nagrody panom, którzy dokonali tego odkrycia. Jest to no, bez wątpienia bezcenne znalezisko. Oczywiście mam tutaj na myśli wartość historyczną, prawda? Natomiast rzeczoznawca ministra kultury będzie oceniał, taka jest procedura, to za pośrednictwem odbywa się Generalnego Konserwatora Zabytków wnioskiem do ministra kultury. I my będziemy pilotować to postępowanie. Natomiast teraz symbolicznie chciałbym Państwu podziękować jako przedstawiciel służb konserwatorskich za dokonanie tego odkrycia. Natomiast, no, tak jak mówię, całe postępowanie będzie toczone już w Warszawie i efekty mam nadzieję, że będą
pozytywne, jeśli chodzi o dowartościowanie panów, jaką znalazł i oczywiście też instytucji, którą panowie reprezentujecie, bo to też trzeba tutaj właśnie powiedzieć, że ważna jest współpraca pomiędzy właśnie środowiskiem poszukiwaczy, naukowców i konserwatorów. To jest taki pozytywny efekt, prawda? I tutaj nie ma co do tego wątpliwości. Także jeszcze raz... Bardzo na oka jeszcze. Tak. Historii regionu. No i bardzo cieszę się, że akurat ten skarb swoje miejsce znalazł w Muzeum Regionalnym w Lubaniu, z tego względu, że no, jesteśmy regionalistami, prawda, też miłośnikami historii swojego regionu, prawda, i bolałoby serce, gdyby ten skarb został zdeponowany w Wrocławiu, w Warszawie, czy w Krakowie, w innym dużym mieście, prawda, i tam by cieszył, prawda, oko zwiedzających, a nie tutaj. Mam nadzieję, że będzie stałą wizytówką Muzeum Regionalnego, no bo takie znalezisko zdarza się bardzo rzadko. Trzeba wspomnieć, że to jest też pierwsza taka sytuacja w naszym kraju, gdzie detektorysta znajduje tak duży depozyt, trafia on później do muzeum, a jeszcze występuje z tego tytułu o nagrodę. Tak. Sprawy drogi w Polsce nie było, więc tak naprawdę my przecieramy w tym momencie wszystkie szlaki gdzieś tam, jak tą oto nagrodę, jak to wszystko powinno wyglądać. Tak. Polskie prawo jest dosyć ciężkie co do poszukiwania zabytków. Jest dużo takich luk prawnych, które gdzieś tam później trzeba albo wykorzystać, albo ktoś wykorzysta przeciwko nam. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Teraz chciałbym oddać głos panu Grzegorzowi Jaruskiemu, który jest archeologiem odmienionym Muzeum Regionalnym w Lubaniu i zajmuje się również numizmatyką. I on przedstawi państwu w szczegółach informacje, które udało mu się pozyskać podczas samego wykopu, który prowadził razem z archeologiem Pawłem Zawackim oraz w wyniku studiów prowadzonych już bezpośrednio po wstępnym czyszczeniu nocy. Nie wiem, czy tutaj chłopcy mówili w kontekście znalezienia. Ja to przypomnę, że skarb został znaleziony 6 lipca w godzinach popołudniowych. Zachowanie godne, to trzeba podkreślić, najwyższej pochwały, czyli zgłoszenie do dyrektora Muzeum Regionalnego w Lubaniu o odkryciu monet. Bardzo szybka interwencja ze strony Muzeum Regionalnego, praktycznie po pół godziny byliśmy na miejscu i podjęliśmy z konieczności, z racji z tego, że urzędy konsularskie po południu są liczne, podjęliśmy z konieczności badania ratownicze tego skarbu, czyli podjęliśmy to po prostu ziemi. W badaniach uczestniczył mój kolega Paweł Zawacki. Razem prowadziliśmy wykop, który trwał prawie 4 godziny, prawie 5 godzin. W jego wyniku udało się pozyskać oprócz 120 monet przekazanych przez członków sekcji detektorystów kolejne setki monet. Monety zamykały w płytkiej jamie ukrytej przy starej drodze średniowiecznej we wsi Niegosz. Pierwotnie były zawinięte w tkaninę. Resztki tkaniny zachowały się, mam ją przeznaczoną do konserwacji. Łącznie pozyskano 953 z tych 20 monetami, 953 całe monety, 220 siekańców, tak zwanych połówek monet, 315 mniejszych i większych fragmentów monet, 4 takie inne niemonetarne ozdoby srebrne, między innymi fragment pierścienia, plasek srebrny, fragment blaszki i czysty blankiet menniczy. Łącznie będzie to prawie 1500 przedmiotów, co czyni ten skarb największym skarbem traktatowym na ziemi lubańskiej, w jej granicach historycznych. Mamy do tej pory 6 takich skarbów z Lubania, Bierzychowic, Mikołowej, Siekierczyna i Sulikowa, przy czym to są dzisiaj terytory, to z Dorzeleckiego, czyli w powiecie lubańskim. Największy do tej pory skarb z Mikołowej, to około 1100 brakleatów od 1886 roku. I po tym okresie nie odkrywano już tutaj żadnych skarbów z tego okresu z dominacją monety traktatowej. Skarb składa się w ponad 90% z charakterystycznej monety zwanej traktatem. Państwo na pewno w tym robi zdjęcie, przyjrzycie się. Jest to moneta, która ma specyficzny kształt, jakby powiedzieć, przestrzenny, trójwymiarowy. Nie bito jej na płaski, nie bito jej, gdyby moneta nie ma płaskiego kształtu, nie jest bita dwustronnie, tylko jednostronnie, w specyficzny sposób. Na specjalnym wstępie menniczym, przymocowanym do
stołka, za pomocą uderzenia przez miękki przenośnik kawałek skóry blaszkę ołowianą. Przy czym stempel ma specyficzne pierścienie, które powodują, że blaszka wybija się w formie przestrzennej. Sam wizerunek stempla płaski otoczony jest wypukłym wałem i wklęsłym pierścieniem, dzięki czemu ta moneta przypomina, tak powiedzieć, guzik, stąd nazwa traktat guziczkowy. Tych monet jest, jak powiedziałem, ponad 90% w skarbie. Są one bardzo zróżnicowane pod względem atrybucji i chronologii. Pozostałe monety to są monety klasyczne dynary, czyli monety dwustronne, nabite dwustronnie, można powiedzieć w uproszczeniu na płasko. Przy czym należy zaznaczyć, że my dzisiaj mówimy traktat guziczkowy, czy traktat. To jest nazwa, co prawda, historyczna, ale w czasach współczesnych, w czasach ówczesnych, czyli w czasach średniowiecznych, dla mieszkańców były to po prostu monety denarowe. Nie były traktaty, były denary, po prostu nie przezwane feningami. Także formalnie nie różnił się, jeżeli chodzi o rachunkowość, monetami typu płaskiego. Jeżeli chodzi o brak teaty guziczkowe, udało się ustalić, że czas chronologiczny skarbu na podstawie rozpoznanych monet do tej pory, na czas, znaczy skarb zawiera monety między drugą połową XIII wieku a XIV wieku, drugą połową XIV wieku. Skarb został ukryty najprawdopodobniej w drugiej połowie XIV wieku. Wśród rozpoznanych emisji są emisje śląskie, polskie, brane murskie, pomorskie, które dominują. Są też emisje miśnieńskie i z krajów niemieckich. Dokładne określenie atrybucji monet wymaga naprawdę miesięcy studiów z naukową literaturą, bo brak teatry cechują się nie tylko wielką ilością emisji regionalnych. Jest to, przypominam, okres rozbicia dzielnicowego, po rozbiciu dzielnicowych wielu księstw, jednostek monetarnych, biskupów poszczególnych, każdy był swoją monetę. Mało tego, nie tylko, że te prowincje monetarne są bardzo liczne i obejmują bardzo małe obszary, to jeszcze bardzo często te monety były na celem, jak gdyby, no, można powiedzieć, to dzisiaj odpowiednik takiej dzisiejszej pozyskiwania pieniędzy, podatku od gotówki. Po prostu były wymieniane. Władca zarządzał wymianę monety. Na przykład na Śląsku było to w tym okresie raz do roku, albo nawet dwa razy w roku. Mieszkańcy musieli te monety wymieniać na nowe. No, oczywiście była albo gorszej jakości, albo dostawali mniej monet, prawda, z grzyby wymienionych. Także taka była to ówczesna forma podatku. Efektem tego fizycznym jest taka mnogość tych wizerunków na monetach. Prawda? To świadczy o mnogości emisji tych monet. Dlatego brak teaty guziczkowe należą do najsłabiej rozpoznanych monet średniowiecznych. Do dzisiaj większość typów, na przykład polskich, śląskich, nie ma dokładnych atrybucji. Wiadomo, że to jest moneta, przypisuje się Polsce, czy Śląskowi, czy Brandenburgii, czy Pomorzu, ale na przykład nie wiem, czy to jest Kamień, czy to jest Szczecin, czy jakieś inne miasto, prawda? Tak samo jest na Śląsku i w Polsce. Jeżeli chodzi o atrybucje, o przedstawienia, dominują motywy zwierzęce w postaci różnych fantastycznych i fantastycznych zwierząt. Takie jak orły, całe postaciowe, połówki orła, głowa orła, zwierzęta fantastyczne, takie jak smoki, gryfy, są też lwy. Oprócz przedstawień zwierzęcych są przedstawienia roślinne. Tutaj podstawowym motywem jest lilia. Ta lilia też występowała w mnóstwie polskim, śląskim, pomorskim. Wielu odmianach. Tutaj jest co najmniej kilkadziesiąt typów samej lilii. Oprócz tego są trójliście, gałązki roślinne. Z innych motywów należy wymienić na przykład korony królewskie, bardzo popularne krzyże, to też jest bardzo popularny motyw krzyży greckich. Do takich ciekawych motywów należy na przykład, prawdopodobnie teraz właśnie zauważyliśmy, emisja śląska hełmu rycerskiego z pierobuszem, bardzo nawiązujące do kwartników monet funkcjonujących w XIV wieku równocześnie. I wiele, wiele innych typów, naprawdę są tego setki, mogą Państwo to teraz fizycznie zobaczyć. Jeżeli chodzi o samą monetę traktatową, jeszcze trzeba mieć na względzie, że to jest moneta denarowa, która funkcjonowała w Europie Środkowej w XIII-XIV, nawet do pierwszej połowy XV wieku. Rozpoczęła się w wschodnich Niemczech, właśnie na Śląsku, w Polsce, w Pomorzu, w Prusach. Mniej w Czechach, na Morawie. Ona pełniła funkcję monety drobnej, zdawkowej już w XIII wieku, bo pojawia się moneta grubsza. W XIII wieku mamy już obce grosze praskie, między innymi 16 takich denarów wchodziło na jednego grosza praskiego i kwartniki, czyli
monety odpowiadające jednostce obrotnej wagowej kwarcie. Na kwartnika wchodziło 8 takich denarów. Na pewno Państwo będą pytali o siłę nabywczą tego skarbu i jego wartość. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o siłę nabywczą, ona się zmieniała. Za ten skarb, który tutaj w przeliczeniu mamy, załóżmy około 1200 denarów, bo mam 1053, mam 200 połówek, to załóżmy około 1200 denarów. Za to można było kupić już takiego, no konia, nie takiego rycerskiego, porządnego, ale takiego solidnego konia. 3 na przykład takie wieczki, takie tuczne już wyhodowane. 2 woły albo 2 krowy. Ale na przykład jeżeli chodzi o takie poważne sumy, to nie są to duże pieniądze. Na przykład, proszę powiedzieć, że w Przemierzu by była moda na przykład na okupy, porwanie rycerzy, którzy porywali się własne na okupy. Na przykład takie okupy doszły w tysiącach kup groszy praskich. Że jeden grosz to jest 16 denarów. Także jak mamy na przykład 3000 grzywien groszy, a jedna grzywna to jest 200 gramów. Tak? To są nieporównywalne sumy. Także wartość tego skarbu można określić jako taką średnią, niższą, może średnią. Tak? To jest skarb jednej osoby, nie za duży. Jeżeli chodzi o wartość dzisiejszą, no to trudno to wycenić, trzeba by było rozpoznać poszczególne typy monet, ale na pewno jest to w okolicach, w przedziale wydaje mi się 200-400 tysięcy złotych. Dzisiejsza siła nabywcza, na co sprawdziłem, profesor, nie pamiętam nazwiska, który próbował ustalić wartość grosza praskiego dzisiejszą, wyszło mu około 50 zł, czyli jak dzielimy 50 zł na 16, to wartość denara wychodzi chyba 3,70, jakoś tak, że nie pomyliłem, także taka jest wartość. Myślę, że wyszło to wszystko. Proszę jeszcze powiedzieć, robiąc wykop, na pewno mieliście jakieś wnioski, jak to się tam znalazło. No właśnie z tymi wnioskami to jest różnie, bo z jednej strony na przykład mamy takie skarby grube kupców, które na przykład zawierają już, przypominam, że z tego wieku mamy już grubszą monetę, są kwartniki, obce grosze polskie, te denary już wychodzą w zasadzie w zużycie, te denary kredytowe już zanikają od połowy XIV wieku, gdzie się tam przeżywają, do najpóźniejszych należą na przykład denary z opolskie, które są bite jeszcze w XV wieku i w dobrym zaawansowanym. Więc oczywiście trzeba przyjąć, że to jest drobna moneta i raczej nie pochodzi z dalekosiężnego handlu. Przypuszczam, że to był jakiś dalekosiężny kupiec, miałby więcej tych grubszą monetę i tak dalej. Przypuszczam, że to jest skarb kogoś miejscowego, ukryty w czasie jakichś niepokojów, nie wiem, jakichś bliżej nieznanych okoliczności, najczęściej skarb się ukrywa w czasie wojny, pokojów jakichś. I jest to jakby scezoryzowana drobna moneta, czyli mógł to być na przykład jakiś kaczmarz, młynarz, któremu lokalnie może płacili właśnie drobną monetę. Jest to scezoryzowana jakąś ilość pieniędzy i ją ukrył. No i sam skarb, tutaj już dyrektor nie wiem, czy powiedział o tym, czy powie, jest ukryty no, cały czas w tym pasie szerokim Wijareni, czy tym pasie handlowym, no ale mówię, no i przy Komorze celu. To też może mieć jakieś znaczenie przy dalszych studiach nad tym skarbem. Po ciekawe, po drugiej stronie mamy skarb, który pozyskaliśmy wcześniej z wyrębem, z grubej monety, on też jest wyskutowany przy granicy, tak? Także tutaj w pasie przygranicznym też trzeba to brać pod uwagę przy analizie. Ale mówię, no, to jest skarb, który wymaga naprawdę opracowania naukowego z porządną literaturą naukową i śledzenia, siedzenia nad tymi miesiącami, żeby ustalić pełną typologię tych monet, ustalić przypisać atrybucję monety i wtedy będzie można się zastanawiać w kontekście tych skarbów właśnie, można próbować nakreślić kontekst tego ukrycia, ale my obstawiamy, że to był ktoś lokalny, jakiś drobny rzemieślnik, kupiec, kaczmarz, który po prostu miał drobną monetę zawodową i ją ukrył właśnie tutaj, gdzie mieszka. Chciałbym też bardzo wyraźnie podkreślić profesjonalizm poszukiwaczy z Lubania, ponieważ w odpowiednim momencie potrafili powstrzymać się od dalszej eksploracji i dzięki temu uratowany został cały kontekst z depozytu. Więc to jest wielki szacunek w stosunku do nich. Po części wynika to z faktu, że my współpracujemy już od kilku lat. Uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Myśliwych Górnych Łużyc w naszych badaniach archeologicznych, ale również prowadziliśmy szkolenia dla detektorystów tutaj w tej sali, po to, żeby zarówno znany był tym osobom kontekst prawny całego funkcjonowania poszukiwania zabytków, jak również terminologia i wszystkie aspekty prowadzenia badań archeologicznych. Więc całe to wydarzenie, myślę, jest świetną puentą współpracy pomiędzy muzeum, stowarzyszeniem, a służbami konserwatorskimi, co wymaga też dużego zaufania z każdej strony,
I to zaufanie zadziałało i wszyscy odnieśliśmy wspólny, wielki sukces. Co dalej z tym skarbem? Chcielibyśmy wyeksponować go w sposób spektakularny i to się stało pewnością wydarzy, ale zanim te monety będą mogły trafić na salę ekspozycyjną, wymagają konserwacji, która będzie kosztowała około 40 tysięcy złotych. A oprócz konserwacji będą musiały zostać poddane badaniom. I tutaj zaczęliśmy już prowadzić rozmowy z największym polskim autorytetem w kwestii monet brakdatowych. I prawdopodobnie będziemy wspólnie ubiegać się o grant naukowy, który pozwoli sfinansować badania nad tymi numizmatami. Więc w konsekwencjach chcielibyśmy, żeby była taka, całej tej sytuacji, żeby zarówno pojawiło się opracowanie naukowe, jak i wspaniała ekspozycja, która będzie cieszyć wszystkich odwiedzających muzeum. Bardzo wszystkim dziękuję za uczestnictwo w dzisiejszym spotkaniu. Witamy Was po konferencji po raz kolejny. Mam nadzieję, że ten filmik wytłumaczający, jak został odnaleziony ten depozyt monet oraz już się dowiedzieliście, co to były dokładnie za monety, ile ich było. No i w szczególności się dowiedzieliście, skąd one pochodziły. Jest to, jak już wspomnieliśmy w filmie, znalezisko na skalę całej Polski, ponieważ takich znalezisk już dawno nie było. Jedyne, które było, to przez psa Kajtka. W naszym rejonie nie było takie, w Lubaniu, tylko u Lubania, nie? Dokładnie, a tym bardziej przez detektorystę, który zrobił to w sposób profesjonalny i dokładny. Musicie pamiętać też, że odnalezienie takiego depozytu to jest zasługa całego stowarzyszenia, całej sekcji detektorystów Lubań, ponieważ każdy brał w tym udział, tak jeden jest. Większy, drugi mniejszy, ale od wytypowania miejsca, gdzie chodziliśmy, od zorganizowania w tym dniu wykopek, poszukiwań, pójścia nawet w tamten rejon, tak, bo byśmy mogli, nie wiem, mam tam duży kawałek lasu, mogliśmy pójść w ogóle gdzieś indziej. Sławek na przykład zadecydował, że w tym dniu idziemy w tym miejscu. Jakby też nie decyzja Sławka, to też byśmy mogli nawet tego nie znaleźć. Więc to nie jest tak, że Krzysiek go wykopał i całe zasługi idą dla Krzyśka. Całej po prostu Krzysiek wyłącznie namierzył ten sygnał i wykopał, tak? A całe wszystkie zasługi od samego początku promujemy jako sekcję detektorystów Lubań, która należy do Stowarzyszenia Miłośników Górnych Łużyc, gdzie nawet Odyn i Saper się śmiali z naszej bardzo długiej i ciężkiej nazwy do zapamiętania. Do tej pory chyba nie umiał wysłowić. Tak, a Odyn do dzisiaj nas nazywa Lubanczyki, żeby było mu łatwiej po prostu nas zapamiętać. Mamy nadzieję, że znajdziemy jeszcze nie jeden taki depozyt. Teraz złote monety. Złote monety znaleźć. Ale to nie jest tak, że chcemy, a możemy. Zobaczymy. Na razie zapraszamy Was na kolejne nasze jakieś tam filmy. Na jednych będziemy pokazywać jakieś ciekawe znaleziska, co znaleźliśmy. A na drugi po prostu będziemy pokazywać nasze wszystko to, co kopiemy, zwykłe tak naprawdę. Poszukiwania. Tony złomu, tony przerzuconej same ziemi. Same łuski, nie łuski. Łuski. Tego, co jest pełno na naszych terenach. No i tak wygląda nasze 85% poszukiwań. A że jak się znajdzie jakieś fajną monetę albo cokolwiek, no wtedy się cieszą wszyscy. No bo to jest łup szczęścia. Tak, przede wszystkim to jest... Może chodzić 20 osób w danym terenie, a trafi się taka moneta może raz na 10 wypadów czy 20 wypadów. Dokładnie tak, a znalezienie depozytu to jest, mówię, granicy jest cudem. No, tego się nie znajduje co tydzień. To się znajduje raz w życiu. I przede wszystkim trzeba zapamiętać tę sytuację i zapamiętać to wspomnienie do końca życia. Tak. Jak to jest wykopać 1300 srebrnych monet z jednego dołka. Na pewno wrzucimy Wam jeszcze trzecią część naszego filmu, bo to będzie już druga, gdzie spotkamy się z archeologiem Grześkiem za jakiś czas, za jakieś 3-4 tygodnie, za miesiąc. I osobno nakręcimy temat. I nakręcimy z nim, jak już będziemy wiedzieli więcej o tych monetach, jak już zostanie to opracowane. Te chociaż najciekawsze, bo wiadomo, jest tam 1300, więc nie zdążyłem Wam opowiedzieć o każdej monecie po kolei, ale te najciekawsze wybierzemy, nawet jak i będzie, 15-20 tych ciekawych, no tych najciekawszych po prostu. Ale sam Grzesiek nawet wspomniał na konferencji teraz, że on nie jest w stanie teraz na dzień dzisiejszy określić, jakie to są monety wszystkich. Te, co ma w książkach, w tych zbiorach, co mają w muzeum, to je określił. Ale mówi, że są tam takie monety, które naprawdę musi zaczerpnąć szeroką wiedzę nawet z zagranicy i ściągnąć te książki, żeby zobaczyć, co to są za monety. Bo niektórych nawet nie ma pojęcia, co to są za monety, bo mówi, że jest taki przestrzał raz, że wiekowy, a dwa, znaleziskowy. Dokładnie tak, dlatego to wszystko potrzeba czasu. No nie można
tego wrzucić wam. Oczywiście no, w tym momencie będziecie widzieli na naszym Facebooku oraz na kanale YouTube szczegółowe zdjęcia tych monet, no ale nic więc nie możemy o nich powiedzieć wam, ponieważ nie jesteśmy specjalistami. Jak numizmatycy nie wiedzą na dzień dzisiejszy niektórych monet w ogóle, co to jest. I nie da rady tak powiedzieć o każdą monecie tak sobie. Jedne są z fajnym, wybitym na przykład godłem, inne mają smoka, tak. Trzecie mają krzyż, czwarta ma lwy jakieś. Lwy. Więc tego naprawdę jest dużo, a nie wszystko jest dostępne w książkach, bo pamiętajcie, że to było w 1350 rok na przykład, przy plus minus datowanie zakopania tego przedmiotu. Niektóre monety są z XII wieku. Więc ciężko jest wszystkie monety w tym momencie opisać i powiedzieć coś o nich, ponieważ no też takich skarbów brektatowych no wychodzi naprawdę mało, a jak wychodzą, no to same opracowanie trwa bardzo długo. No tak, no i teraz nawet będzie sam musiał jakiś profesor to wszystko i tak opracować, te monety, których dokładnie nie mają tak w zbiorze, nie? Dlatego serdecznie dziękujemy Muzeum Regionalnym w Lubaniu. Jeszcze raz dziękujemy bardzo, naprawdę. Bo bez waszej współpracy, bez naszej współpracy z nimi nie byłoby możliwe wyciągnięcie tego depozytu. Dziękujemy również Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków za to, że przekazał te monety do Muzeum Regionalnego w Lubaniu oraz za to, że pomoże nam wystąpić o nagrodę. Ale przede wszystkim dziękuję każdemu osobno z chłopaków sekcji detektorów Lubaniu, że zostali do pierwszej w nocy. Nie tylko Krzysiek został tam do pierwszej w nocy, nie tylko ja tam zostałem do pierwszej w nocy. Zostaliśmy tam wszyscy, którzy byli w tym dniu na poszukiwaniach. No ale to też każdy z was gdzieś tam kupę dobrej roboty robi. I codziennie znajdujemy po prostu kolejne rzeczy świadczących o tym, że była tu bitwa o Lubań. I to jest główne nasze zadanie. Nasz cel główny. Główny nasz cel. I głównie tym się zajmujemy, a tutaj wyszedł nam po prostu fajny fancik. Tak, przypadkiem naszliśmy na drogę i trafił się piękny skarbik. No i mamy nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. W kolejnym filmie będziemy ogłaszać też konkurs, więc słuchajcie uważnie, zachęcamy do oglądania. Pozdrawiamy. Informacje. Trzymajcie się, hej.